misja. Ruch Narodowy. Przed chwilą pan powiedział, że lewicy nie powinno być przez kilka pokoleń. Tylko ja powiem, że PiS ma bardziej lewicowy program niż SLD. I właśnie to PiS i tacy jak komuniści, jak pan Piotrowicz, to pierwsi powinni zostać zdekomunizowani. Jasne. Nie powinno być tego w Sejmie. Okrągło stołowicze, nie powinno być okrągło stołowiczu. Proszę odejść na emeryturę w takim razie i dać siłę na pokoju. Jasne, więc teraz chciałbym zapytać... Proszę poczekać. Druga kwestia, to powiem tak panu. Jak PiS, jako partia, która kreuje się na katolicką, chrześcijańską, głosuje Jarosław Kaczyński, głosuje za tym, żeby aborcja przeszła, żeby dalej przeszło to głosowanie, dalej przeszło. Jak taki człowiek później może spokojnie brać komunię świętą? Dobrze, więc już mogę? Proszę tak. Się ustosunkować do tych, bardzo bo proszę. To jest karygodne zachowanie, już to jest skandal. A czy czytał pan, jako narodowiec powinien pan myśli nowoczesnego Polaka Romana Dmowskiego? Czytał pan czy nie? Oczywiście, u mnie to jest od razu, jak się wchodzi do pokoju. No to cieszę się. I co on tam pisał? Co on tam pisał w podejściu romantycznym do polityki? Pamięta pan, co pisał? A więc głosowanie, w którym ja także wziąłem udział, powstrzymało lewactwo przed tym, aby wyjść na ulicę i grać na nastrojach antypolskich. I chciałbym powiedzieć, że rok temu po głosowaniu... Panie pośle, ja patrzę z kontekstu dziecka, które może być. Za PiS-u, za kadencji PiS-u już zabito ponad 12 tysięcy dzieci. Dlatego, i jak dlatego to można ustawa, powiedzieć, że polityka romantyczna? Proszę się nie podawać za narodowca, bo pan nie ma z Romanem Dmowskim ani PiS nic wspólnego, nic z narodowcami. Na szczęście płynie we mnie krew komendanta Narodowych Sił Zbrojnych z Lubelszczyzny. To chyba lepiej niż książki, które są u pana na półce, prawda? Proszę pana, to są książki napisane przez wielkich Polaków. Proszę nie obrażać Romana Dmowskiego w pierwszej kolejności. Z całym szacunkiem, kiedy ja czytałem Dmowskiego, to pana jeszcze pewnie w gimnazjum nie było. Nie ma innego wyjścia. Więc chciałbym się odnieść. Polityka to nie są romantyczne emocje, tylko pragmatyzm, który ma doprowadzić nas do celów, które sobie wyznaczamy. I to, że jesteście romantykami, sprawiło, że siedzicie tam, a nie w Sejmie. I chcę wam powiedzieć, że to głosowanie... Jesteśmy w Sejmie. Taką macie reprezentację, że nawet jej nie zauważam. Więc chciałbym powiedzieć, że to głosowanie powstrzymało lewactwo przed tym, aby mieli paliwo i powód, aby wychodzić na ulicę, bo gdybyśmy pozwolili im wyjść na ulicę, to miałoby miejsce wahadło, jakie miało za Zapatero w Hiszpanii miejsce, kiedy doprowadziło zaostrzenie takiej ustawy do całkowitej zgody na aborcję, a my doprowadziliśmy tym głosowaniem, że opozycja nie ma argumentu, kobiety są wkurzone na swoich przedstawicieli, a my procedujemy ustawę, która zaostrzy aborcję. Ale moment. Ale w pańskich żyłach płynie krew komendanta Narodowych Sił Zbrojnych, tak? Na Lubelszczyźnie, tak. Dobrze, dziękuję. Józef Albiński, pseudonim Lis. Dobrze, dziękuję. A mógłby mi pan powiedzieć, czyja krew płynie w żyłach pana Piotrowicza, Józefa Stalina, To musi pan zapytać tych, którzy ZSL budowali w Polsce, skąd oni wzięli swoją inspirację. Bo podajecie się jako organizacja, która trwa ponad 100 lat. Unika pan odpowiedzi, nie jest pan merytoryczny, tworzyliście system komunistyczny. Jeżeli chce pan grać na przykładach, to ja panu podam setki przykładów ZSL-u. Panie pośle, ale ja się pytam o pana Piotrowicza, panie pośle. A ja pytam o ZSL, odpowiedzi. Nie o jednego człowieka, o całą organizację. Ja się zastanawiam, kto tu kogo prowokuje. Tam gdzie Janek Góry pewnie. Pan poseł ma większe doświadczenie, proszę. Chyba pan zgubił zdrowy rozsądek. Na pewno nie zgubiłem sztabek złota, które pewnie Janek Góry zgubił. Panowie. Na tym poziomie mamy dyskutować? Panowie. Słabe. No pewnie, że słabe. Słabe. O, nie zauważyłem, naprawdę? AK-7-2 też nie wyszło. Czyli jednak mamy demokrację w Polsce, każdy może wyjść. Gdzie jest 100 tysięcy, 200 tysięcy, 2 miliony Wałęsy, o których mówił? Przypominam dla porządku. 30 sekund na pytanie, 90 sekund, czyli...